Witajcie, witajcie. Ola, ola. Z tej strony Beata, Hiszpania od kuchni się kłania. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo łatwy, szybki, ale również ciekawy i smaczny sernik. Tym razem z sosem wiśniowym. Zapraszam Was do kuchni. Dziękuję za wszystkie komentarze oraz łapki oraz oczywiście subskrypcje. I widzimy się na filmiku. Więc moi drodzy, zabieramy się do działania. Ja mam tutaj pół kilograma wcześniej zbielonego białego sera. Tak, i teraz połączę jeszcze z pół kilogramem sera białego, tak zwanego sera quark. Quark, gdzie on jest? A tu. Ser quark, tak? Taki właśnie bardzo mięciutki ser. I najpierw to sobie tutaj ładnie połączymy mikserem. Teraz dosypiemy 200 g cukru i jeszcze raz zmiksujemy. A teraz 4 żółtka. I nadal miksujemy. Dolejemy łyżkę aromatu waniliowego. A teraz pozostały nam suche składniki. Ja mam tutaj 3 łyżki mąki ziemniaczanej. I tutaj dodaję jeszcze 4 łyżki mąki pszennej. Dodaję 2 łyżki proszku do pieczenia. I szczyptę soli. I jeszcze raz to zmiksujemy. Na razie delikatnie zamieszamy, żeby nam się nie wznosiła mąka. I teraz lekko jeszcze przemieszamy. Ubijamy białka na sztywną pianę. Najlepiej, kiedy jajka są w temperaturze pokojowej. Wtedy o wiele łatwiej się ubija. No i gotowe. Teraz przełożymy białka i lekko po prostu wymieszamy składniki, już nie miksujemy, bo to sprawi, że nasz sernik będzie bardzo pulchny. Dokładnie smarujemy masłem formę. To jest forma o średnicy 24 cm. I jeszcze przyprószymy troszkę mąką, żeby nam nie przyklejały się do boków tutaj składniki. Masę przełożymy do wcześniej przygotowanej formy i będziemy piec, już jest piekarnik nagrzany w temperaturze 180 stopni, około 45-50 minut. No i gotowe. Piekarnik góra, dół, 180 stopni. Ja później zostawiam do lekkiego przestygnięcia jeszcze w piekarniku. I teraz, moi drodzy, jeszcze opcjonalnie możemy zrobić sobie sos wiśniowy. Ja mam tutaj 150 g mrożonych wiśni, ale mogą to być również owoce leśne, mogą to być truskawki. Doda to nam smaku i koloru do naszego wspaniałego sernika. I teraz do rondelka wsypuję wiśnie. Wsypuję również 3 łyżki cukru i wsypuję laskę cynamonową. Nie dodaję cukru, ponieważ tutaj za chwilę pojawi się nam sok i za kilka minut sosik będzie gotowy. No i już powolutku na średnim ogniu będziemy przez mniej więcej 10 minut podgrzewać wiśnie.
Sos już prawie gotowy, pachnie cynamonem. A ja teraz do mniej więcej 50 ml wody tutaj rozpuszczę sobie łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Dodam troszkę soku, żeby zahartować. Zaraz to wlejemy i będzie już naprawdę gotowe, wspaniałe, kolorowe. I będzie to fajny dodatek zarówno do sernika, jak i do lodów, czy innych ciast i tortów. No i za chwileczkę ściągniemy już z ognia. Jeszcze troszkę zamieszamy bez gotowania. Laski cynamonowe już możemy wyciągnąć, już nam nie będą potrzebne. I taki sos możemy serwować na ciepło lub na zimno. I tak, moi drodzy, prezentuje się sernik, bardzo łatwy, zawsze wychodzi. I teraz jeszcze ozdobimy go wspaniałym sosem wiśniowym.